Skarbie, przepraszam, wyszło tak jednak. Znów poleciałem, zobaczyłem mema, potem miniaturka, wiesz jaki temat, itp. itd. jest już teraz. Itp. itd. Internetowy tygodnik powszechny! Trochę debil jest mat! Moi drodzy, itp. itd. Czerwiec. Czerwiec się zaczął, a wiecie co to oznacza? To oznacza, że do końca czerwca itp. itd. A potem już nie będzie itp. itd. Przynajmniej przez okres wakacyjny, zresztą wiecie jak jest. No ale to chyba sobie tak spokojnie dojedziemy do tej końcówki, chyba. Ale nie ma co jakby przypowiadać przyszłości w tej chwili. Kupmy się na teraźniejszości, a teraźniejszość jest taka, że sprawdzamy memy, sprawdzamy miniaturki, sprawdzamy wasze talenty, czyli bydlaki, sprawdzamy muzykę, którą wysyłaliście na grupę Zdupynator. Zresztą zapraszam do wbijania na grupę Zdupynator, jest już nas tam sporo. Michał, Mateusz, wrzuć. Czemu Michał powiedziałem? Thank you. Mateusz, wrzuć, ile nas jest na tej grupie. Dobrze. Zatem zaczniemy od miniaturek. Trochę debil jest mat! Karta na czasie, moi drodzy. Męskie granie, orkiestra 2022, BDS, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni. Wszystko super, natomiast moim zdaniem miniaturka jest przechujowa. Można było spokojnie wstawić tę grafikę, która zwykle jest na męskim graniu, jak oni są w tych czerwonych strojach, czy w jakichś tam, kurwa, i to by się działo. A tak, nie wiadomo, co tam jest i ma to 991 tysięcy, być może w jeden dzień, właściwie w dwa dni, ale moim zdaniem to i tak jest mało, jak na hype, który mógłby za tym iść. Mata patoprohibicja. To przewidywałem w ostatnim z dupy, że mata wróci już nie jako Skutebobo, tylko właśnie jako mata, że Skutebobo to prach, mordo, wierzy. Jestem wkurwionym dzieciakiem! I tak dalej, więc będzie to w ten sposób wyglądało, tylko myślałem, że się będzie nazywała piosenka Pato depenalizacja albo pato penalizacja, a mamy pato prohibicję. Miniaturka całkiem spoko, taka no dużo mówiąca. Wystarczy zresztą maczaka ryjdać i już jest. Kiss of Future Masny Ben Jetlag. Od tego zaczęliśmy, produkcja Bemelo, nie wiem niestety stary, ale mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, chociażby w tych dwóch wersjach. Miniaturka wakacyjna, spoko, kabriolet, Masny Ben, Fame, jest Kizo, jest Minim... To nie jest Minimike, to jest kto inny. Spoko, nie ma coś, do czego się przypierdolić, jeżeli chodzi o miniaturkę. Smolasty i 760 Hancho? Huncho? Pijemy za lepszy czas. Czy to jest... Kurwa tak, sample wokalnej inspiracji do kawałka pochodzi z legendarnego polskiego utworu Wilków pod tytułem Urkę. Pijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa. Ale... Żeby tutaj nie było, że się śmieję, bo mi się bardzo podoba ta piosenka Wilków, ten numer Gawlińskiego i w ogóle Wilki miały parę fajnych numerów, Emiliama Sabachtani na przykład, albo Son of the Blue Sky, ale to stare dzieje. Tobą odeszły anioły. Tak, no to mamy tutaj kurwa jednego aniołka i drugiego. Wygląda to, szczerze mówiąc, ten ziomek, ten 730 Hancho wygląda jak render z gry jakiejś, jak z jakiegoś kurwa Saints Row, tak by pasowało. White Widen 5, myślałem, że to mata przez chwilę. 18 i, czy tam 18 i mamy Whiteora, który tak pokazuje, bo tak się kurwa dzieje na tym świecie, wiecie o co chodzi kurwa. Jesteśmy bez koszulek z kolegami, a nie dobra, są też koleżanki, dobra, są też koleżanki, zwracam honor. Ale miniaturka sama w sobie jest dosyć ciemna. No, od Mariusz Podzianowski wyłączył światło Michałowi Materli, tak widziałem to, no wyłączył mocno mu to światło. Bardzo mu kurwa przeskoczyła szczęka, więc wiecie jak jest. Dalej, no 2115 BDOS Siara, featuring BDOS 215, White 215, wszystko 215. To jest zrobione, ale taki renesansowy obraz, tak by to pasowało. Wzruszony Mariusz Podzianowski, Mamet chce walki, pierwsze słowa. No to nie dałoby nic, to by nic nie dało. Nie. Co? I właśnie dało Mariusz, kurwa, dało, brawo dla Mariusza, ja Mariuszowi może pod kątem ideologicznym mu niespecjalnie kibicuję, natomiast pod kątem sportowym zawsze mu kibicuję i zawsze mu kibicowałem. Od kiedy zaczął robić rzeczy w KSW, to było zajebiste, pierwsza walka z Najmanem, byłem po prostu tak rozjebany pozytywnie, jak kurwa leciały te kopy. Marzyłem o tym momencie, Karol Fris Wiśniewski, ooo, że co jest na Ibizie? I took a pill on Ibiza, kurwa, to by totalnie pasowało. Karol Fris Wiśniewski, jeszcze nie ostry, taki odbija mu się światło od ryjca. No śmieszne. Nuts World The Movie. Mi się podoba ta miniaturka, tak jak... Kurwa, ten gość jest w tej samej koszuli, co ja! Kurwa! No dobra. No trudno. Trudno się mówi. Natsubatsu leży po środku, dookoła niej cała ekipka.
Wszyscy weseli, szczęśliwi, uśmiechnięci. Ale sama miniatura moim zdaniem jest okej. Testujemy burgery Burnejki, nie poznał nas naprawdę, kurwa, jakbym zobaczył takich kurwa gości w takich nosach sztucznych i okularach, to bym kurwa się zastanawiał, o chuj chodzi. Co ten sanepid robi? Pudzian po znokautowaniu materii. Nie chciałem zrobić mu krzywdy. No nie chciał. Znokautowany materiał schodzi po porażce. No to są typowe koloseum, o, obok siebie nawet typowe miniaturki właśnie takie wyciągnięte z filmu. Wzięliśmy ślub JoJo, no to wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Jaka tam kurwa nowa droga życia, cały czas kurwa taka sama. Więc, ale w każdym razie JoJo i żonie JoJo wszystkiego najlepszego. Reakcja siostry na moje powiększone piersi, Lexi Chapter. No Boże, kurwa. O Boże, kolejny po prostu. Kolejna, która to jest to, co mówiłem w przypadku Verso. Wszystko super, jakby to ja nie mam żadnego problemu z powiększaniem cycków, w ogóle propsuję kurwa, jak laski sobie to robią, chcą zrobić, bo im tak się podoba. To jest kurwa ich sprawa, jak widać nie ich sprawa, ale ich widzów. A jakich widzów kurwa ma Lexi, no my już wiemy. Odpowiadamy na te same pytania po 3 latach, Verso. Nasze odpowiedzi kiedyś versus dziś. No tak, to jest właśnie to chwytanie się kontentu, żeby kurwa cokolwiek było. Ale typowa miniaturka ekipowa. Szukam chłopaka, Lexi Chaplin. Na szczęście powiększyłam sobie piersi, więc będzie łatwiej. Ciasto, dupa pawiana, nie mam pojęcia co robię. Mietczyński robi ciasta. No i w ogóle, śmieszna rzecz, słuchajcie. Wrzuciliśmy kurwa film z Tymonem. Spaghetti z pulpetami, zakochany kundel. Wiemy, numer 55, ma to 1500 wyświetleń. A wrzuciliśmy takiego shorta na TikToka, żeby zobaczyć jak pójdzie. I ma 210 tysięcy po jednym dniu. I nie ma przełożenia ten TikTok w ogóle na tamto. Ciekawa sprawa. Dalej mamy, rozwiązujemy test ósmoklasisty. Nie zdaliśmy 13%. Nie, bez obrazy, ale owca wygląda na takiego, co to parę razy nie zdał. Ale się kurwa cieszy z tego faktu, bo on wie, że ma kurwa w swoim życiu pasję, którą chce kurwa robić i ma w dupie jakieś rzeczy, które go kompletnie nie obchodzą. Chce inwestować i rozwijać się w danej dziedzinie, która go interesuje. I tak powinny też, szczerze mówiąc, szkoły wyglądać i edukacja. Pudzian przerwał wywiad, mocna szpila po KSW, no i dusi tutaj typa. To jest niesportowe zachowanie, Mariusz, kurwa, punkt odejmujemy, zabieramy ci pas, jeżeli jakikolwiek tam miałeś. Dobra, wszystkie miniaturki, teraz przechodzimy do waszych bydlaków. Trochę debilizmu! Co prawda to nie mój bydlak, tylko wujka. Ale może rzucisz okiem. Wuja jest szefem kuchni i do tego fotografem. Paweł Brud. A 26 tysięcy obserwujących, to sporo, nie? No ładne te zdjęcia, ładne potrawy. To są takie, kurwa, które bym zjadł, no może oprócz łososia, bo nie wiem, łosoś mi, kurwa, jakoś nie podchodzi. Znaczy, nie lubię surowego łososia, ale nie lubię gotowanego jakoś specjalnie. Tutaj mamy stek z kalafiora, to chyba przegrzebki. Tak, skalops. Uwielbiam przegrzebki. Kocham, kurwa, przegrzebki są super. Oh God, it's so good. So good. Krewetki, natomiast tych krewetek jakoś specjalnie nie lubię. Tutaj tuńczyk. Nie no, bardzo estetyczne jedzenie. Jakbym dostał takie jedzenie, to od razu bym wpierdolił, nawet jeżeli byłby to tamten gotowany łosoś. Bo tak jak mówiłem, nie mam problemu z łososiem, tylko po prostu niespecjalnie przypadam za łososiem w formie gotowanej. To pięknie wygląda. Crunchy beef, no. No jest to inaczej. Na pewno twój wujas ma umiejętność zrobienia zdjęcia, żeby to wyglądało estetycznie i żeby to mięso, to jedzenie chciało się po prostu wpierdolić. Na przykład tu. Strasznie bym to zjadł, ale dlaczego są 3 kurwa kluski? Dlaczego kurwa 3 kluski? Dlaczego? Kurwa! Przecież tu powinno być 8 co najmniej kurwa klusek. No panie, wiem, że ma być estetycznie. Wszystko super, jest to zdecydowanie talent. No zresztą chociażby to beef? Tripe. Nie wiem co to jest tripe, szczerze mówiąc. Beef tripe. Flaczki wołowe. To jeden talent. Drugi talent. Hej, podsyłam link do insta mojego przyjaciela, który oprócz dziarania zajebistych oldschooli robi takie super zajebiste lightboardy. Lightboardy. Lightboardy i darcie mordy. To są lightboardy. Lightboard art. No. I co, i to się świeci? Nie no, zajebiste, fajne. Tylko, że, aha, bo tu są żarówki. Okej, to w ten sposób wygląda. Myślałem, że to niebieskie to są neony, ale nie, to są lightboardy, czyli po prostu robisz taki board. Jak to jest kurwa red? Ej, jestem Rayleigh DeFred, to jest mój podcast. To jest Ernest i Wanda, przecież to jest kurwa, wow, jak red, kurwa, no 100%. Saint Javelin, no fajnie jest to podświetlone, no jest to bardzo oldschoolowe. To jest coś takiego, co idealnie się sprawdza i w salonie tatuażu, i w jakimś barberze zresztą, jak kurwa widać, więc do tego to pasuje. No ładne, estetyczne, bardzo oldschoolowe, spoko talent, bardzo spoko talent, polecam. Dobra, to teraz muzyka. Trochę debilizmu! Pierwszy, który wjeżdża na tapet, wlatuje na tapet. Mercurius Reflection. Co my tu mamy? No mocno się zapowiada. O nie, czaszki, dym, świece i te neony. Niby mocno, niby mrok, a trochę tanio, ale to tak teledyskowo tanio. Pierdolę anatema, nie?
chciałem, poczekaj, ja się rozwinę. Dobra, rozwija się, uwaga. No jaka na tema, no. Bardzo ładne muzycznie, podoba mi się. Przypomina mi się, kurwa, czas sprzed 23 lat. Kiedy my myśleliśmy razem z moimi kolegami, że będziemy tak grali i zrobiliśmy piosenkę o samobójstwie. Po angielsku! Miało być jaka na tema, ale się potem okazało, że ja nie umiem śpiewać za dobrze. Ale się, kurwa, nauczę, zobaczycie. No nie, no ładne, takie romantik, takie właśnie do posłuchania sobie z jednej strony właśnie takie podniosłe, a z drugiej takie dołujące, a dołujące podniosłe, no kurwa jak anatema, po prostu 100%! I to nie jest zarzut, bo to nie chodzi o kopiowanie w żadnym wypadku, tylko że to w podobny sposób dla mnie brzmi, podobne struny gdzieś mi to tam pociąga. Mi się podoba, ode mnie chłopaki, łapka w górę. I jeszcze jedna muzyka, którą dla was mam. Ziomek nazywa się Cecha, szalik Gugu. Let's check it out! Noszę szalik Gugu, palę sobie bubu. Rywam kuku na muniu i w portfelu martwych królów. Nie lubię chuju, w chuju zrobię ci kuku. Nie szanujesz swojej niuniu, to nie mów do mnie kumplu. Noszę szalik Gugu, palę. Też mam taki szalik. Rywam kuku na muniu i w portfelu martwych królów. Nie lubię chuju. I w portfelu martwych króli. Nie mam martwych króli w portfelu, a nie królów. Dobrze mówię? Kogo, czego? Bo jest korona królów, nie? Nie, dobrze, dobrze, kurwa, ale nie, czekaj. Słuchajcie, właśnie sprawdziłem i to jest ciekawa sprawa. Zobaczcie. Król, liczba mnoga, królów, kogo co, albo kogo czego, królów, dopełniacz, kogo czego brak, królów, jako władcy. A jako królik lub figura w szachach, to króli, a jako nazwisko to królów. No ciekawe, więc w sumie by się zgadzało, chociaż czy figura w szachach, a nie, to jest jednak władca, to jest konkretny władca, nie? To jest konkretny władca na banknocie. Więc zwracam honor, ziomeczku, Cecha. Przynajmniej się dzisiaj nauczyliśmy czegoś. To nie mów do mnie kumplu, lubię tak oglądać, jak zmienia się krajobraz, pędząc nieco ponad setką. Nagle przestaje kierować i przestaje się kierować pamięcią o krótkotrwałych metodach na zapominanie. Za krótko trwa przygoda, przejebałem pół miliona minut i 50 koła. Fajny głos, fajny flow, fajnie to buja. Przejebałeś pół miliona minut i 50 koła? W ciągu roku bez zawodu i nie wciągając do nosa. Fajne, fajne, bardzo fajne. Bardzo fajne, masz, widzę przyszłość przed sobą. Mam nadzieję, że chłopaki z Google, Szpaku i tak dalej cię gdzieś tam zobaczą, docenią, bo to ma tylko 1521 wyświetleń, a widzę, że tutaj potencjał spory siedzi. Ode mnie łapka w górę i przechodzimy do waszego ulubionego segmentu, czyli memów. Trochę debilizmu! Proszę bardzo, memy na grupie Zdupynator. Czy wiedziałeś, że żeby zagrać szalonego i z mentalną depresją gościa w filmie Joker, Joaquin Phoenix musiał grać w League of Legends przez 2 godziny? Ja nigdy nie grałem, słuchajcie, może dlatego jeszcze się śmieję. Wałcz, pijany motocyklista uciekł policji w rzepak, a potem zgolił wóz. Dwight, nothing with the eyes, please. No, ciężko potem poznać. Dzień dziecka, kiedy inflacja wynosi 13,9%. Tak, szybko. Don't look! Nie patrz na to Lego! Ja w dzieciństwie, znowu mnie na tę głupią działkę wywieźli, a teraz bogactwo, skurwysyny. Mniejsza czy miał sens dziś, jestem na działce. Tak, tak, tak jest, po prostu jak masz działkę w tej chwili, to doceniasz. Zaczynasz się po prostu zamieniać w starego dziada działkowca i każdy z nas tak ma. Pogląda ze smutkiem na wargi, których nie może pocałować. Nieszczęśliwie zakochany nastolatek ginekolog. Kukurydza nie mówi żegnaj. Ona mówi do widzenia, bo jej kurwa nie trawisz. Za dobrze. Znaczy nie no, trawisz, tylko po prostu potem wychodzi w podobny sposób. Złe kombi be like, gorzkiej zasranej śmierci. Gorzkiej zasranej śmierci. Piotr, otwórz okno, śmierdzi tu jak w gorzelni. Masz coś białego do prania? Zaraz będzie najlepsze. No ale po co mu ten słoik? Mariana Schreiber i jej mąż. Słuchajcie, to jest genialne zdjęcie, bo tam tego nie widać, ale Mateusz to znajdzie i wstawi. Tam jest kurwa tort ze świeczkami, 35 urodziny ma jej mąż i są świeczki zapalone. Ona się tam cieszy, kurwa, klaszcze w te dłonie. A on siedzi, kurwa, jakby właśnie Schopenhauera przeczytał. Nie bądź chlorem, wytrzymaj do tej 12. Ziomuś, jest grubo po 9. Waldrum, nie jesteś alkusem, jesteś piratem. To jest skandal. Ukraińscy lewacy przerabiają obraz Ojca Świętego, jakoby miał pochodzić z Ukrainy. Ludzie, opamiętajcie się, do czego to prowadzi. O, to jest prawdziwa bestia. Polacy śmiejący się z memów o Wenezueli i Zimbabwe 6 lat temu. Polacy teraz.
No słuchajcie, z czegoś trzeba się śmiać. Pamiętasz ich? Dziś wyglądają tak. Czujesz się staro? No właśnie, bo z nich jest kurwa ropa, moi drodzy. Tak, tak. Ten olej napędowy, który wrzucacie do swoich dieselków, właśnie kurwa z nich pochodzi. Jedzenie nie zapełni pustki w twoim sercu. Jedzenie. To się miażdżyca nazywa, słuchajcie. Kiedy nie mogłeś całe życie doprosić się babci o czekoladkę, bo emerytura starcza i tylko na leki, ale potem się dowiadujesz, że ktoś ją ojebał z 50 tysięcy metodą na wnuczka. What? Norwegia, daj ropy i gazu, mam chorą gospodarkę, gospodarakę nawet, gospodarakę, kurwa, nikt nie postarali się z tym memem, ale pewnie specjalnie. Na stacji benzynowej po pełnym tankowaniu masz prawo do pomocy psychologa. No, pluszowy pierdolec 40 cm dla dziecka od super sprzedaży. Hagi-wagi, Poppy Playtime opanował, kurwa, świat, aż Polsat o nim zrobił materiał. Reagują też przedszkola i żłobki, bo nawet tam o niebieskim stworku zaczyna być głośno. Przed wami flaga firm kurierskich. To powinny wszystkie firmy sobie wkleić. Mordowanie dzieci, jedenastka, Anakin. Piąteczka. Optimus Prime. Konsola do gierek. O Boże, kurwa. Co za sucho. Co za sucho, to niezdrowo. Ostatni raz, kiedy Niemcy przekazali broń. To prawda. Dwa nagie miecze. W dupę se wsadźcie ten miecz. Jebłaj. I ja pijąc kawę. Mam nadzieję, że mi doda trochę energii. Kawa. Best I can do is kupa. Ja tego nie mam, bo ja nie pijam kawy. Moje włosy, gdy nie myłem ich przez jeden dzień. To mi zawsze zarzucali, że mam takie tłuste, kurwa, włosy. W tej chwili właśnie już nie. Willy Wonka and his chocolate factory. O Boże. Poszukiwanie, kurwa, wielkanocnych czekoladowych jajek nabiera sensu. O Jezu. Mama, jak w szkole dziecko? Masakra była. Polska? USA? Kurwa. Tak to pasuje do tego, co się w tych Stanach odpierdala, że hej ho. Dzisiaj tylko jedno piwo. Aha, czołg mi tu jedzie. Właśnie, u was był czołg, że jedzie mi tu czołg, czy tramwaj mi tu jedzie, bo ja miałem na przykład tramwaj kiedyś bardzo często. Wybierz metodę płatności, ja, nerka, Visa, Mastercard, American Express. Kiedy pracujesz w sklepie z materacami i okazuje się, że nie możesz na nie nasrać. Hej, znasz bursuka? Panie prezydencie, jakiego bursuka? Tego, co jajami o szybę stuka. Mało tego, co więcej, na domiar tego, to jest jeszcze chuj. Przytulna mikrokawalerka, centrum Warszawy, w pobliżu Lidy, Biedronka, depresja, 2500 zł plus czynsz plus opłaty. Dlaczego z naszego konta zniknęło 1000 zł, żono? Dobra, słuchajcie, to wszystkie memy na dzisiaj. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za to, że byliście razem ze mną, że uczestniczyliście w tym niesamowitym show, które dla was przygotowałem. Widzimy się oczywiście za tydzień o godzinie 18, niedziela jak zawsze itp. itd. Zostawiam was cudownym humorkiem, mimo że kurwa jutro do pracy czy gdzieś tam, nie? No cóż, może kiedyś nie trzeba będzie chodzić. Na razie, trzymajcie się, pa!